Cześć, ja jestem Sarge i witam was wszystkich bardzo serdecznie w 22. odcinku naszej serii Zagrajmy w Ratchet & Clank na PlayStation 4. Jak pamiętacie, ostatnio udało mi się ukończyć już główny wątek fabularny w tej grze. Jednak żeby skończyć ją na 100%, no to będę musiał jeszcze zrobić tryb wyzwań, czyli grę przejść po raz drugi, ale z zachowanym całym arsenałem broni i skończeniem gry na trochę wyższym poziomie trudności. No i tak jak obiecałem, na przestrzeni najbliższych dwóch, może trzech odcinków pokażę wam ten tryb wyzwań. W dzisiejszym materiale zobaczymy sobie sam początek gry i przy okazji muzeum Insomniac, które się podobno tutaj odblokowało. A w następnych materiałach pokażę wam po prostu dalsze etapy tego trybu wyzwań, kiedy już będę miał bardziej rozwinięte poszczególne bronie. Tak więc zaczynajmy tryb wyzwań. Tutaj widzę, że normalnie możemy sobie też wybierać poziomy trudności, aczkolwiek tak jak jest tutaj napisane, tryb wyzwań charakteryzuje się z automatu tym, że ten poziom trudności jest wyższy, czyli tryb normalny to w rzeczywistości musi być bardziej wymagający niż ten zwykły. Gdy rozpoczniesz nową grę w trybie wyzwań, istniejące dane gry zostaną napisane. Czy na pewno chcesz rozpocząć? Jak najbardziej. No i teraz tak, na początek oczywiście będziemy mieli scenki przerwnikowe, które ja już wam jednak pokazywałem w mojej serii, więc nie będziemy ich oglądać. Chodzi tutaj nam przede wszystkim o rozgrywkę. No i dobra, zaczynamy. Tam już widzę teleport. Za chwilę z niego skorzystamy, bo tu pewnie będzie to muzeum Insomniac. Dokładnie. Więc tylko tutaj rozpoczniemy samouczek, skończymy to i za chwilę przejdziemy do muzeum, żeby zobaczyć co tam jest. Dobra. I tak Ratchet rozpoczął swą przygodę w nadziei, że zostanie strażnikiem galaktyki. To nawet zwróćcie uwagę, że teraz nie mieliśmy tego samouczka, tylko po prostu od razu mogliśmy otworzyć przejście, więc też mała zmiana. No i tutaj widzicie, że mam wszystkie bronie, jakie miałem dostępne przy pierwszym podejściu i są one tak samo rozwinięte, jak były wcześniej, więc tutaj właśnie możemy dopiero przy drugim podejściu sobie maksymalnie wszystkie bronie ulepszyć. No i jeśli udało nam się wcześniej odblokować jakiś wariant Omega broni za sprawą kolekcji kart, no bo jeśli zdobędziemy trzy karty jakiejś konkretnej broni, tak jak na przykład tutaj mamy z Gravitronem, to znaczy, że możemy odblokować wariant Omega, czyli możemy wbić na nawet 10 poziom tej broni. No ale na razie przejdźmy do Muzeum Insomniac w takim razie. Okej. Zobaczymy, co też to muzeum nam pokaże. Będą to oczywiście jakieś materiały dodatkowe, ale zobaczymy, jakie konkretnie. Więc startujemy w tym miejscu i rozejrzyjmy się dokładnie. Witaj w Muzeum Insomniac. Tutaj są przejścia, ale czekajcie, najpierw może zobaczmy. Ciekawe, czy ja mogę już teraz to odblokować. Ten bunkier zawiera elementy historii Ratcheta i Clanka sprzed 15 lat. Kolekcja podzielona jest na 6 zamkniętych skarbców. Pierwszy otworzył się za ukończenie gry. Aha, to kolejne będą się dopiero odblokowywać. Pozostała piątka otworzy się tylko jeśli zbierzesz odpowiednią liczbę złotych śrub. Zebrałem wszystkie. Aha, jeszcze jedno, nie możesz wynosić wyposażenia ze skarbca. Ale możesz użyć przycisku Share, aby robić zdjęcia. To oczywiście wiemy. Tutaj mamy plakaty. Dla miłośników fotografii zmodyfikowaliśmy plazmokarciciela, byście mieli lepszą kontrolę. Nie zdążyłem doczytać. Ale to co? Czyli to już jest otwarte? Tak, jak najbardziej. Mam wszystkie złote śrubki zdobyte, więc do każdego hangaru możemy sobie wejść. No proszę, to fajna ta rzecz, fajna sprawa. Tutaj widzę, że mamy różne screeny z Ratcheta i Clanka z 2002 roku. Doskonale nam znane kadry, jeśli oglądaliście moją serię, chociażby z Ratcheta z pierwszej części, to poznajecie zapewne te postacie. No właśnie, jest Helga, której zabrakło niestety w tym reboocie. Fajnie, fajny powrót do przeszłości, a to przecież dopiero początek, proszę. Tutaj mamy plakat Ratcheta i Clanka drugiej części. Ciekawe, że plakat w wersji japońskiej. Też w ogóle japońska wersja gry charakteryzowała się tym, że przede wszystkim plakaty właśnie reklamujące trochę były w innym stylu.
niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Europie. Patrzcie, tutaj też japońskie plakaty. Ciekawe. Ciekawe, czemu akurat japońskie twórcy dorzucili, a nie europejskie czy amerykańskie. No ale okej, przejdźmy w takim razie do hangaru numer 1 na początek. I cóż my tutaj ciekawego mamy? O kurde, patrz się na to. Tu jakiś robot. Grafiki koncepcyjne na górze. Tutaj również. Ciekawa, naprawdę ciekawa rzecz. Nie mogę teraz korzystać z pomocy klanka, niestety. Ale nie będzie chyba potrzebna. No i dobra, a tutaj? Mogę coś zrobić konkretnego przy tym, czy nie za bardzo? Chyba jednak nie za bardzo. Mamy kapitana Quarka. No, powiem wam, że nie myślałem, że to będzie w takiej formie akurat zrobione. To jest właśnie ciekawe, że tak się kamera w tym miejscu zmienia, ale nic zrobić nie mogę. Co dalej? Tutaj jeszcze jakieś grafiki. No i po tej stronie również. I to można zobaczyć, że są to postacie z poprzednich części w ogóle. To też taka ciekawostka. Kojarzę chyba tutaj tych z gry Ratchet & Clank Quest for Booty. Chociaż mogę się mylić. Trudno mi tak naprawdę teraz powiedzieć. No ale co, w tym pierwszym hangarze to będzie w takim razie najwyraźniej chyba wszystko. Przejdźmy zatem do drugiego. O, tutaj już widzę, że jest więcej ciekawostek. Aha, czyli to jest pomieszczenie, w którym możemy odtwarzać te różne scenki przerywnikowe, które pochodzą z filmu animowanego. Gdy nasi bohaterowie byli bezpieczni. Jak najbardziej. Nie będziemy oczywiście tego oglądać, bo doskonale już to znamy. Tutaj widzicie sami poszczególne scenki, które już oglądaliśmy wcześniej. Ale to, tego nie kojarzę. To jest coś nowego akurat. No proszę. Jak to ładnie, aż by się chciało po takim miejscu trochę pobiegać. Nowalis. A tutaj mamy Kerwan, tak? I miasto Aliro City. Najwyraźniej. Wow. Zarejestrowany początek z perspektywy tego robocika. Nawet nie tyle początek, co po prostu są to sceny właśnie z początku, kiedy trafiliśmy do Aliro City. A to niezłe, co? Ciekaw jestem, czy to przypadkiem nie był też film jakiś przedpremierowy. Tutaj jeszcze coś mamy. Okej.
ラブレターもらったっすよ。なんでよ、見るなよ。やるっす。ユータさんすごいっす。やだな、こんなのいらないよ。本当に困るな、まっちゃ。よし、任せな。ヤポイスカレクラマ。やったっす。ラチェットやったっす。銀河のトラブル解決はラチェット&クランク2。I to japońska reklama Ratcheta i Clanka 2. Ciekawe, czyżby jakaś sugestia, że twórcy mają chęć zrobić reboot drugiej części również? To ja o tym nawet kiedyś mówiłem. Że ciekawe, czy by się na to zdecydowali. Kolejna reklama chyba. Na Ratchetu, szkudaj de pomatterun da yo, nantoka shite kure yo. Osh, pokaze na! Nie mam pojęcia, o czym oni mówią i o co im chodzi, ale okej. Jatto ze! Ginga no trouble kaiketsu wa Ratchet and Clank 2. Serio, aż mnie zastanawia, czemu twórcy właśnie akurat w te japońskie klimaty tutaj poszli. Tutaj już mamy normalnie filmy z gry. Czyli nowe były te trzy filmy. Tutaj też jest końcówka, tak? Dokładnie. W takim razie sobie odpuszczamy. I to wszystko. To wszystko będzie w tym miejscu. Jeszcze patrzę, czy nie ma jakichś szczególików, ale wygląda na to, że nie. Ruszamy w takim razie do kolejnego hangaru. No i proszę, wygląda na to, że większość czasu w tym odcinku spędzimy właśnie w muzeum, ale to nawet dobrze, bo to jest coś zupełnie nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy. Więc warto to sobie sprawdzić. Tym bardziej, że zbierałem wszystkie złote śrubki, więc warto by to wykorzystać. Dobra, co my tu mamy? Mamy ten czołg. No, tutaj grafika gry Ratchet & Clank 4:1 chociażby. Tutaj grafiki koncepcyjne, które też oglądaliśmy. Zekar z podobizną kapitana Quarka. Pełno różnych fajnych smaczków, statek tutaj. Tam z kolei mamy grafikę promującą właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej Ratchet & Clank Quest for Booty. Tutaj mamy jeszcze, kurde, naprawdę sporo rzeczy. Tu jest ten statek nasz właściwie pierwszy chyba, zniszczony. Czyli widzicie, jednak gdzieś tam to wszystko jest trzymane. Tutaj kolejne grafiki koncepcyjne, ale to też z tych, które już wam pokazywałem w dodatkach. Dobra, czyli tutaj też to będzie wszystko. Idziemy w takim razie do czwartego hangaru. I zobaczymy, co też ciekawego się tutaj będzie kryło. Okej, okay, kolejna grafika. Ale co jeszcze? Tutaj mamy również. Jest też statek. O, proszę, mamy decoy glove. Zabrakło mi tej broni w reboocie. Tymczasem w pierwszej części była ta broń. To mogliśmy wypuszczać właśnie takiego dmuchanego ratcheta i on zwracał uwagę przeciwników. Atakowali go. I jak pamiętacie, być może z Decoy Glove też się wiązał ciekawy glitch w pierwszej części, który pozwalał na zdobycie tak naprawdę nieskończonej ilości śrubek na planecie Rilgar. Co było bardzo przydatne, jeśli chciało się zdobyć hardkorowe trofeum za zdobycie aż miliona śrubek, co w normalnym podejściu, przy normalnej grze w Ratchet & Clank jest praktycznie niemożliwe. No nie tyle może nawet niemożliwe, co strasznie czasochłonne. Tutaj znowu różne postacie, bodajże z Akrakin Time kojarzę. Czyli w sumie z jednej z nowszych części. O proszę, tutaj mamy panią, która gadała do nas w pierwszej części z tego sklepu Gadgetronu, znaczy właściwie to się inaczej nazywało. Wiecie, ta pani, która podpowiadała nam różne rzeczy w trakcie rozgrywki w jedynce. Wiele fajnych smaczków, które docenią przede wszystkim osoby, które właśnie miały do czynienia z poprzednimi częściami. O, jest i Helga, proszę bardzo. Właśnie szkoda, że jej zabrakło tutaj w reboocie,
Aczkolwiek Helga była taką postacią, która dość mocno krytykowała naszych bohaterów, a patrząc na to, że jednak reboot został troszeczkę ugrzeczniony mimo wszystko, to znaczy mieliśmy tutaj do czynienia z postaciami, które w jedynce na przykład żądały od nas śrubek, żeby coś zrobić, a tutaj były znacznie bardziej uprzejme dla naszej postaci, więc w takim reboocie wrzucenie Helgi najwyraźniej dla twórców nie okazało się najlepszym pomysłem. Chyba, żeby zmieniono jej zachowanie kompletnie, ale to myślę, że też mijałoby się z celem. Kurde, no pełno fajnych smaczków tutaj. I też fajne jest to, że normalnie przechodzimy... Znaczy, chodzimy po tym muzeum tak jakbyśmy chodzili po jakimś poziomie, a nie, że sobie wybieramy grafiki koncepcyjne z listy w jakimś menu. Tutaj mamy podobiznę Ratcheta z tych reklam japońskich. Tutaj kolejne jakieś grafiki. Właściwie to rysunki chyba małego dziecka. I tak dalej, i tak dalej. Jeszcze po tej stronie sprawdźmy. A tutaj. Okej. Tak się patrzę na każdy szczególik, czy tutaj coś jeszcze ciekawego mogę znaleźć. Są ciągle różne plakaty. I jeszcze po tej stronie. Tutaj dość ciemno po tej stronie akurat, ale coś tam się da dojrzeć. Proszę, mamy wielkiego klanka. To też znamy oczywiście z pierwszej części. I to tyle tutaj. A więc przed nami ostatni już szósty hangar. Będziemy mogli to miejsce, to muzeum opuścić. Dobra, jak to tutaj wygląda? Kolejne graficzki. I widać tą właśnie charakterystyczną kreskę. O, tutaj z kolei bodajże jest to grafika z gry Ratchet & Clank Załoga Q. I to akurat chyba była najgorzej oceniana część serii, bo kompletnie zmieniająca podejście. To już nie była typowa platformówka, to była bardziej gra typu Tower Defense. No i to się wielu graczom zdecydowanie nie spodobało. No, trzeba też powiedzieć, że seria Ratchet & Clank miała swoje wzloty i upadki. Czasem właśnie części były oceniane lepiej, czasem gorzej. A tutaj z kolei grafika z Ratchet & Clank Nexus, czy też Into the Nexus, zależy od tego, o jakiej nazwie mówimy, czy o amerykańskiej, czy o europejskiej. W Europie ta gra się nazywała właśnie Ratchet & Clank Nexus i ja tą część wam nagrywałem. Nawet na miniaturkę użyłem tej grafiki, z tego co pamiętam. Troszeczkę oczywiście przeze mnie zmodyfikowanej. Ale fajnie, bo tutaj mamy jeszcze różne gadżety, które zresztą wyciągnięto chyba prosto z jedynki, bo tutaj poznaję. Tak, ewidentnie. Są to gadżety z jedynki, a nie prosto z reboota. W takiej formie, w jakiej kiedyś były. Tutaj z kolei ikonki broni też w pierwszej części, nawet jeszcze są takie trochę rozpikselowane, tak jak kiedyś były. Kurde, fajna rzecz. Może tutaj wejdę na górę jakoś. Też grafika na górze, też to jest z Ratchet & Clank Nexus. I to tyle. Dobra, no to w takim razie kończymy tutaj sprawdzanie tych terenów. A patrzcie, tutaj jeszcze mamy automaty. A na automatach też różne grafiki z różnych części chyba Ratcheta i Clanka. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj mamy Nefariusa w robotycznej formie. Mieliśmy go raczej. Tu jeszcze bronie. Też z pierwszej części. Nawet nie tyle może bronie, co też te gadżety. Chociaż broń też. Ale mamy Hydro Displacera, Trespassera. Kurczę, pełno tych rzeczy. O, tu jest Rhino. Ta broń po lewej to jest Rhino właśnie z pierwszej odsłony. Tyle smaczków, kurczę, proszę. Pyrositor, Tesla Claw i wiele innych. To ja tu jeszcze nie zwróciłem uwagi. Okej. No i po tej stronie, kurczę. Tutaj też screeny z jedynki.
No i słuchajcie, to będzie chyba tyle. Wydaje mi się, że sprawdziłem już wszystko, co się dało, w tym momencie przynajmniej. Więc opuszczamy Muzeum Insomniac i jeszcze chwileczkę sobie przynajmniej pogramy, żeby sprawdzić, jak faktycznie działają te bronie moje aktualne. No i ja też, jak będę sobie przechodził ten tryb wyzwań, też głównie poza nagraniami, to będę oczywiście zaliczał pozostałe trofea. Takim ważnym trofeum, o którego muszę zadbać, jest to, aby użyć Gravitrona na każdym rodzaju przeciwników. Więc będę musiał uważać, żeby nikogo nie pominąć i na każdego przeciwnika wykorzystać tego Gravitrona, aby też właśnie jedno trofeum z tym związane zdobyć. I teraz tak, jako że jest to nowa gra plus, to oczywiście złotych śrubek nie mamy już do zdobycia. Gadżety mamy, więc ja teraz teoretycznie mogę wejść. Chociaż nie wiem, w sumie to gadżetów może nie mamy. Zaraz zobaczymy, czy mam na przykład magnebuty. Bo to też mnie w sumie ciekawi. A możliwe, że nie. Cóż za niefart! Ratchet nie miał obuwia, które pozwoliłoby mu przemieszczać się po zjonizowanej powierzchni. Magnebutów! No właśnie, czyli jednak, tak jak myślałem, normalnie gadżety będziemy zdobywać w trakcie teraz tego przechodzenia trybu wyzwań, w trakcie ponownego przechodzenia gry. Ratchet tłukł przeciwników niezawodnym omnikluczem. A to ciekawe, bo tu nie ma żadnych przeciwników. Ciekawostka, co? Przy drugim podejściu tutaj ich zabrakło. Może dalej będą? To jest dziwne. Ratchet wiedział, co mu grozi. Gdyby znalazł się na skraju śmierci, musiałby wyleczyć się nanotechem. He! Korzystałem z niego kiedyś podczas napadu na bank. Wyleczył mi 3 z 5 ran postrzałowych. Ten lombak ma za nic mienie publiczne. Patrzcie, jak niszczy skrzynię. Co za tupet. Może zbierał śrubki, żeby kupić broń, która pomoże mu ocalić galaktykę. Od narracji to ja tu jestem. Powiem wam, że mnie to martwi, bo miałem tutaj użyć Gravitrona. Witajcie, kadeci. Witam na imprezie rekrutacyjnej Strażników Galaktyki. Zapraszam wszystkich na to. Wysuwam nowego kandydata. Urodzenia, przyszły strażniku. Może ja muszę przejść dalej? Witaj, rekrucie. Jestem Cora Verolux. To może zaprezentujesz nam swoją zwinność, przeskakując przez te przeszkody? Dobry strażnik jest zawsze świadomy otoczenia. Skacz po ruchomych platformach. Tylko proszę, jeśli mnie zauważycie podczas imprezy, nie podbiegajcie, by uścisnąć mi dłoń. Wszyscy wiedzą, że mój imadłowy uścisk deprymuje nawet największych wojraków, a ja nie chcę sprawiać wam przygrody. Super! Kolejny etap, demolka! Tutaj mamy sklep po raz pierwszy, teoretycznie. O, proszę bardzo. Czekajcie, najpierw uzupełnij zdrowie i amunicję. Czemu nie mogę? Coś ci wpadło w oko? Tutaj wybierasz broń. Wyjaśnię ci wszystko na przykładzie... Do tego najpierw musisz wybrać jedno z pól. Dobra, to już wiemy wszystko przecież. Te elementy łączą się ze sobą. Śmiało, utwórz pełny łańcuch. No, potwierdź, hej! Mniejsza z tym, bo to już wszystko wiemy. Już mamy ulepszone bronie, ale gra nam znowu... Hej, mam dla ciebie niezwykłą ofertę. Słyszałeś o broni Omega? No właśnie, gra nam znowu wszystko wyjaśnia i teraz właśnie przy drugim podejściu, przy trybie wyzwań, mamy możliwość wykupienia broni Omega. Aby zdobyć broń Omega, ulepsz broń do 5 poziomu. Jak znajdziesz wszystkie plany, będziemy mogli ci złożyć broń. Skompletuj zestaw holokart dla tej klasy broni. Czyli z tych broni, z których mam właśnie zestaw holokart i mam właśnie możliwość stworzenia broni trybu Omega, czy tam typu Omega, no to mamy tylko 2, które mają 5 poziom. Nie za darmo, rzecz jasna. Taki sprzęt musi kosztować. Ale uwierz, warto się wykosztować. Te cacka są o wiele lepsze niż broń standardowa. Przydadzą ci się. No właśnie, broń Omega ma dodatkowe ulepszenia za rarytanium i może zostać rozwinięta do poziomu 10, tak jak mówiłem. Protoklas za 140 tysięcy śrubek. Tutaj wyrzutnia Raptor za 200 tysięcy. No, to też czeka mnie sporo farmienia śrubek tutaj chyba przy drugim podejściu. Chociaż na pewno będzie to łatwiejsze, bo wiem, że w trybie wyzwań jest też mnożnik śrubek. W zależności od tego, jak często strzelamy,
to coraz więcej śrubek zdobywamy, więc to też nie będzie aż taki problem, jak się może wydawać. Więc spokojnie. Kurczę, to ten protoklazm bym sprawdził, co? W trybie Omega. Na to mnie tylko stać. Nie pożałujesz! Ciesz się swoim nowym protonowym dudnikiem! Okej. I teraz tak. Właśnie chciałem to sobie zobaczyć, czyli protoklazm w trybie Omega poziom 6 i mogę teraz nabić poziom 10 nawet. No dobra. Na razie jednak przejdźmy dalej. O, i tutaj możemy użyć Gravitrona na tych żabach. Proszę bardzo. I mamy ich taniec, więc pierwszy rodzaj przeciwnika zarejestrowany. Galaktyka Solana to niebezpieczne miejsce. Roi się w niej od skrzyni pełnych amunicji. I to jest to, co mówiłem. Mnożnik śrubek zwiększa mnożnik zdobywanych śrubek za pokonywanie kolejnych przeciwników. Mnożnik się zeruje, jeśli otrzymasz obrażenia. Czyli warto pokonywać wielu przeciwników z rzędu, to wtedy coraz więcej śrubek będziecie zdobywać. Proszę bardzo, już razy 3. I tak do czasu, aż nie oberwę, aż nie otrzymam obrażeń, to mogę sobie ten mnożnik powiększać. Oj! Pomyliłem bronię. Na razie przedostańmy się jeszcze dalej. Nie jesteś godzien walczyć z panem Zurkonem. O proszę, i mamy pana Zurkona na poziomie 4, bardzo fajnie. I jest też holokarta, bo holokartę oczywiście nadal możemy zdobywać, dlatego że... Wow, holokarta, ekstra! Dlatego że one jeszcze nie zostały przeze mnie wszystkie zebrane, bo trzeba je zbierać przynajmniej właśnie przez 2 przejścia, aby zebrać wszystkie. I tutaj na przykład mamy podwójne żmije. Możemy sobie zobaczyć tę broń. Ona będzie gdzieś tutaj niżej z pewnością. Proszę bardzo, w dziale Pożoger. Ucieszał nawet najbardziej zatwardziałych fanatyków broni w galaktyce. Nanooptyczna technologia ponownego strzału i ogromny zapas amunicji obiecują lepsze życie dla każdego zawodnika Dreadzone. Po raz pierwszy w Ratchet Gladiator. Od razu, kurczę, niepotrzebnie wyszedłem, ale od razu właśnie mógłbym sobie wymienić duplikaty. Tutaj na przykład Kalebo. O, szczelina w czasie, proszę bardzo, tutaj sobie wymienimy. Alistair Azimut to cieszący się niezwykłą estymą generał Gwardii Lombaxiańskiej, który w młodości zaprzyjaźnił się z ojcem Ratcheta. Jednakże, gdy Alistair udostępnił Tachyonowi technologię Lombaxów, ten go zdradził i przy użyciu zdobytej technologii zabił ojca Ratcheta i wielu innych Lombaxów. Alistair próbował naprawić swój błąd, manipulując wielkim zegarem, lecz Ratchet w porę go powstrzymał i uratował wszechświat. Ale nam twórcy spoilerują, kurde, wydarzenia z jednej z części. Zresztą możecie zobaczyć z jakiej. Ja już nic więcej nie mówię po prostu. Dobra, to wiecie co? Pokazałem wam początek tego trybu wyzwań. Ja teraz sobie pogram dalej. I w miarę jak będę rozbudowywał kolejne bronie, no to z czasem spotkam się z wami w drugim odcinku z tego trybu wyzwań na jakiejś kolejnej planecie za jakiś czas. I wtedy wam właśnie pokażę, jak poszczególne... Pan Zurkon się nudzi. Jak poszczególne bronie ulepszyłem, jak wygląda walka z ich użyciem. Teraz tylko może ten protoklazm sprawdźmy tak na sucho, czy jest jakaś różnica. No teraz trudno zaobserwować bez przeciwników, ale tak jak mówiłem, ja sobie będę te bronie wykorzystywać i w kolejnych odcinkach będę wam je prezentować. Tak więc dzięki za oglądanie i usłyszymy się w następnych materiałach z Ratcheta i Clanka. Cześć!